trzy dni zmagań zapaśników, dużo krajów, dużo państw, które tutaj nas odwiedziły. Jak możemy krótko podsumować to, co się przez ten weekend działo? Powiem szczerze, ten uśmiech na mojej twarzy może świadczyć wszystko. Przed turniejem mówiłem, że każdy medal zdobyty tutaj na tym turnieju będzie czymś wyjątkowym. A zdobyliśmy tych medali aż 11. Panie uraczyły nas dwoma złotymi, srebrnym. Panowie stylu wolnego, złotym, srebrnym, prawda? I trzema brązowymi. Klasycy złotym, złotymi, dwoma brązowymi. To jest naprawdę ogromny, świetny prognostyk przed mistrzostwami świata, które no, będą tym elementem najistotniejszym dla nas, bo to będą medale, które będą budowały przyszłość na kolejny rok, bo ten przyszły rok będzie bardzo ważny, będzie to rok kwalifikacji olimpijskich. A więc cieszymy się, że niektórzy chłopcy, tak jak Tadziu Michalik, odnalazł się, on zaczyna wreszcie zdobywać punkty, niewiele brakowało, byłby w finale. No Krajewski, który ma charakter wojownika, jeszcze mu brakuje tylko tych warunków fizycznych, które musi z miesiąca na miesiąc łapać. No Baranowski przebił się. To jest zawodnik, który wygrywa z najlepszymi na świecie i pokazał, że może również wygrać na tak ważnym turnieju. Cieszy mnie powrót Wieszczy, która wiemy, że jest medalistką z Pekinu. Po kontuzji dołączyła do siebie. No Roxana jakby tylko potwierdziła. Pokonała mistrzynię świata ze Szwecji. No, naprawdę mamy sporo szans na tych zbliżających się mistrzostwach i oby ta forma jeszcze była lepsza na wspomnianej imprezie. No właśnie, wspomniał Pan o mistrzostwach świata, to z jakiego wyniku prezes Andrzej Supron będzie zadowolony? Ja zawsze mówiłem, że sport jest piękny między innymi dlatego, że jest nieprzewidywalny. Przewidzieć coś zawczasu, no to trzeba mieć takiego faworyta, jakim był Karelin, to wtedy mówi, będziemy mieli medal. Kiedyś za moich czasów też było wiadomo, że medale będą, tylko kwestia ile. Na pewno, jeżeli udałoby nam się zdobyć, tak jak w zeszłym roku, w każdej konkurencji, czyli w stylu wolnym, w stylu klasycznym, w stylu kobiet, medale, to byłby sukces. I tego sobie i Wam, kibicom zapasu, też życzę.